Hej, z tej strony Draconager i witam w czwartym odcinku serii Zagrajmy w World of Goo. Zanim rozpoczniemy rozdział drugi, chciałbym przedstawić wam dwa komentarze. Pierwszy od Malian Pony, w którym napisała przeróbkę I'm Blue, która brzmi I'm glued, dawati, dawati. Nie, to jest po prostu genialne, po prostu mnie to rozwaliło. Skąd wy macie takie pomysły, nie wiem, ale dziękuję za podzielenie się tym geniuszem. Drugi komentarz jest od Gabcioka, który zauważył, że w poziomie łańcuch spadł mi jeden glut, a ja tego nie zauważyłem, więc... Więc po prostu dlatego nie udało mi się zdobyć, wykonać misji Zośr. Tak więc przejdziemy jeszcze raz ten poziom tak na szybko. Wielkie dzięki, Gabciok. Ratujesz mi życie. To było... tu. Jak mogłem tego nie zauważyć? No, jest po prostu... no trudno, zdarza się. Tak to jest, jak się nagrywa, trzeba mieć... Trzeba się skupić na kilku rzeczach naraz i... Sukces! Woohoo! Jeszcze raz dzięki, Gabciok. Jej! No dobra, czas rozpocząć chapter drugi. Mistrzka ta glutów. To brzmi naprawdę ciekawie. Jesień. Jakie to ładne, co nie? Będzie taka szylinotok. To będzie nieźle. Witamy ponownie. No ja też witam. Okej, mamy nowy rodzaj glutów. Trzeba będzie troszkę kombinować. Chociaż może aż tyle. Znaczy, żeby zdobyć coś, wiadomo, trzeba będzie kombinować. Trochę to dziwnie wygląda. Trzeba przyznać. Przez to tło nie widzę, czy mogę połączyć. Czekaj, masz zielone wejdą. No i to teraz budujemy przejście tutaj. Ubaw będzie po pachy. Nie ma co. Po prostu to dobrze zbudować. Myślę, że to jest taka podstawa tego. Podstawa sukcesu. O kurna! No, jeszcze trochę. I szpic. Powiedzmy, że... Taki połowiczny sukces. Przynajmniej minimum spełnione, dobre i tyle. Czy można zdobyć jeszcze troszeczkę, widzę. Zośru nie będzie? No ale zawsze troszkę glupo. Ups, no sorry. Musiałem cię poświęcić. Masz przyjacielu. Lećcie, moje maleństwo. Te tytuły mnie są naprawdę świetne po prostu. Wielozadaniowy poduszkowiec? O nie, dobra. Już mi się podoba. O nie, naprawdę? Serio? Dzięki, artysto malarzu. 12 lub więcej. Okej, to będzie... To będzie ciekawe.
To najpierw budujemy ten poduszkowiec od 7 boleści. Czy to nie miało lecieć? A tak to się robi, dobra. No i leci w bok. Co robiście? O to chodzi. Jeszcze trochę. Te balony zadają bardzo, wydają bardzo zabawny odgłos. Jeszcze raz, niech będzie. Ja się zastanawiam, czy spełnić po prostu te minimum, czy próbować z ośr. Zdaję sobie sprawę, że to nie będzie łatwe. Ale spróbować nie zaszkodzi, myślę. O, jakaś tabliczka jeszcze, czekajcie. Wracać mi tu. Zanosi się na deszcz, no piękna zmiana tematu. Artysta malarz. Dzięki ci, artysta malarzu. Dobra, jeszcze jest jeden balon, bo inaczej będziemy spadać. Myślę, że to nie odleci aż tak bardzo. To było nieciekawie. Jeszcze trochę, no spróbujemy wycelować tak, żeby tu spadło bez klejenia. Robienia łańcucha śliny. Szczerze nie wiem, że coś takiego mówię. Ej, ostrożnie. Dobra, troszkę za bardzo. Jeszcze trochę. O. Dobra. No zobaczmy, czy to się uda. Dlaczego to się nie udało? Czemu? Czy naprawdę muszę łączyć tutaj odkurza? Robić łańcuch? Okej, okay. Widzimy się po cięciu. Okej, okay. No po części się udało, Zosiu może nie będzie, chociaż... No nie, balony się nie liczą. Kuźwa! No ale udało mi się odpowiednio. No musiałem po prostu tutaj zrobić. Jakby to powiedzieć, drogę dla glutów. Naprawdę dziwnie tutaj łączę słowa, co nie? A kogo tam chodzi? No to jadziem dalej. Wietrzny dzień. Ależ wieje, jakby to powiedział Geralt. Nadchodzą wiatraki. Będziemy walczyć z wiatrakami? Jak Don Quixote? No to będzie nieźle. Okej. Okay. A, i tutaj, okej. Okay. Dobra. Ładne niebo. Wygląda jakby dostało kresu. Oj, żarty naprawdę, jako na garze. Dobra, i tak mam teraz po prostu wszystkie balony tutaj dać. To jest problem, bo nie mogę dać tych balonów w inne miejsce niż tu. Chyba to bym połączył.
jest jakiś inny rodzaj tych czarnych kulek. Przepraszam, afroamerykańskich. Pojemność jest chyba nieograniczona, więc... Dobra, i tyle. Osiemnaście lub więcej. Lecę, pędzę. Kurna, co za idiota. Zaraz odlecimy bez niego. Co za głupie balony, no. Fajne. Nie wiem, zaryzykować tą jedną. Dobra, wlazł w końcu. Okej, no. Imbecylu, wracaj tu! Lećmy! Co jest? Dlaczego to nie leci? Dlaczego to nie działa? Co to ma być? Nie za dużo glutów chyba, no ale kuźwa, tyle balonów i... Za ciężko? A może powinienem te balony połączyć? No nie, zrobię taki dłuższy ten... łańcuch ślity, proszę, jak to dziwnie brzmi. Dopiero wtedy łączyć balony? No dobra, spróbuję. Widzimy się po cięciu. Okazało się, że robiłem to kompletnie źle. To już trzeba poprowadzić drogę, że tak powiem, naziemno-lądową. Naziemno-lądową, co ja wgadam? Naziemno-powietrzną. Masło maślane. Spadać w dół tak samo. Naziemno-lądowa. Ja nie mogę po prostu. Trzeba myśleć tak troszkę standardowo. Teraz jak to obejść? Otóż trzeba po prostu przejść nad wiatrakiem. Okej, troszkę za krótko. Rada się radę. Widzicie? Jak to jest sprytnie zaprojektowane. Niewiarygodne, prawda? Ta gra jest genialna. Ups! Zdarza się nawet najlepszym. No coś tu nie wyszło! To ci zaskoczenie, co nie? Że coś tu nie wyszło. Dlaczego mi to wypada z ręki? Z myszki. Z czegokolwiek. Nie no, to naprawdę trzeba uważać. Uff. Prawie. Uff, dobra, w końcu. Pradawnym glutom dziękować. Jazda, jazda. Ja nie mogę jeszcze ten ślimak. A wy gdzie? Gdzie się wybieracie, co? Dokąd to się wybieramy, Potter? Gdzie? No to jest głupie jakieś po prostu, no. Ja ty pamiętam, czy było 15 czy 18. W każdym razie miło by było zabrać wszystkie jakie są. Co za imbecyl, no. Kto cię kurde tak zaprojektował? Trzeba będzie troszkę pogrozić.
No dobra, to jednak było więcej niż 15. Nieważne, mi to tak zasadniczo wisi. Jak te gluty tutaj. To nie będzie typowa seria, zagrajmy w... Jak można zrobić typową serię, zagrajmy bez nietypowej gry. W Sublisu też musi być nietypowy. Ale dobra, udało się. Kolejny poziom zaczniemy w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Cześć.